Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o doniesieniach brytyjskiego Timesa, który twierdzi, że premier Donald Tusk ma zabiegać o stworzenie sojuszu z Wielką Brytanią. Sojuszu polsko-brytyjskiego, który miałby zapewnić Ukrainie dalszą pomoc. Mój komentarz do tego artykułu i do tych planów. Kolejny ważny temat to są doniesienia czeskich mediów na temat raportu tamtejszej służby kontrwywiadu, która ostrzega polityków i społeczeństwo czeskie przed przybyciem do tego państwa weteranów ukraińskich sił zbrojnych. To jest to, o czym ja także mówiłem wielokrotnie, że jest to groźba dla państwa polskiego. No, widać, że nie tylko w naszym kraju jest to dostrzegane. Szkoda, że w Polsce podobne instytucje nie biją na alarm i muszą to robić właśnie chociażby twórcy podcastów. No i wreszcie temat ostatni, temat wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy podczas oficjalnych uroczystości państwowych, kto prezydent Duda mówił 11 listopada w Święto Niepodległości bardzo wiele na temat potrzeby, konieczności powrotu Ukrainy do granic sprzed 2014 roku. Jak się to ma do zmiany w Białym Domu, jak się to ma do sytuacji na froncie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji, do wspierania mojego kanału, do komentowania, lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Brytyjski wysokonakładowy dziennik The Times napisał, że premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk ma próbować tworzyć sojusz z Wielką Brytanią, którego celem będzie zapewnienie dalszej pomocy Ukrainie w sytuacji, gdyby doszło do ewentualnego ograniczenia wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. To wszystko oczywiście po kłosie wyborów prezydenckich, które w USA odbyły się 5 listopada i wygranej Donalda Trumpa. Wiemy, że to otoczenie doradcy Trumpa i on sam zresztą deklarowali to taką wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o dalsze wspieranie Ukrainy. Bardzo ważny był, jeżeli chodzi o te dyskusje, o te debaty, artykuł Wall Street Journal z 6 listopada, który, no, powołując się na otoczenie Trumpa, napisał, że Stany Zjednoczone będą chciały wymóc na swoich europejskich partnerach wzięcie na siebie większej odpowiedzialności za właśnie bezpieczeństwo Ukrainy. No i tutaj brytyjski Times uważa właśnie, że premier Tusk, rozumiejąc te zmiany, która nastąpi od stycznia 2025 roku w Białym Domu, będzie domagał się, aby właśnie Polska zacieśniła relacje z Wielką Brytanią i aby była takim kluczowym krajem, który mógłby wspierać Ukrainę, a co więcej, jak piszą brytyjskie media, Polska chciałaby tutaj uniemożliwić nowej administracji Stanów Zjednoczonych zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem ponad głowami polityków w Kijowie. No, z tego tekstu przebija bardzo mocno, powiedziałbym, taka troska o ukraińską rację stanu, a mała troska o polską rację stanu. Oczywiście, no, to jest pytanie o realne intencje i o realne działania strony polskiej. Wiadomo, że na szczeblu dyplomatycznym bardzo wielu rozmów się nie nagłaśnia, o bardzo wielu kwestiach nie mówi się publicznie, nie przekazuje się opinii publicznej, no ale rzeczywiście te przecieki, te doniesienia brytyjskich mediów są ważne i one pokazują to, że na kanwie tego spotkania Tuska z Keirem Starmerem, które jest planowane, gdzie mowa jest o tym, że będzie także przecież rozmawiał rząd Rzeczypospolitej z takimi głowami państw jak Emmanuel Macron czy z Markiem Rutte, nowym sekretarzem generalnym NATO, no warto mieć to na uwadze, ponieważ zdaniem The Timesa Polska zabiega o utworzenie sojuszu dla Ukrainy, który ma być takim wyrazem obaw starego kontynentu, że to porozumienie
pokojowe, czy jakieś właśnie porozumienie na początek rozejmowe z Rosją może skutkować dla Ukrainy utratą terytorium i wymuszoną neutralnością. Tutaj niewątpliwie brytyjskie media powołują się na te amerykańskie, które mówią o tej strefie zdemilitaryzowanej, o konieczności zamrożenia konfliktu i wprowadzenia jakichś sił rozjemczych, sił pokojowych. Tutaj Amerykanie mówili o wojskach brytyjskich, polskich, francuskich i niemieckich. Co więcej, brytyjskie media cytują Donalda Tuska, który powiedział, że spodziewa się szczegółowego omówienia tych wszystkich spraw z premierem Starmerem, z prezydentem Macronem, że liczy Polska na współpracę i na koordynację z partnerami europejskimi. Niemniej jednak warto przywołać te przykłady, które wskazują na to, że Wielka Brytania prowadzi politykę, która jest polityką no, idącą w poprzek interesowi państwa polskiego. Wystarczy już spojrzeć na te informacje, które znamy, chociażby od deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, którzy wprost mówili o tym, że to wiosną 2022 roku rozmowy rozejmowe między Ukrainą a Rosją zostały zerwane w wyniku interwencji Borisa Johnsona, czyli ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, który namawiał właśnie elity ukraińskie do tego, aby dalej walczyły, że otrzymają takie wsparcie finansowe, militarne i humanitarne itd., itd. W związku z tym doszło do zerwania tych rozmów, które zresztą były też prowadzone przy, można powiedzieć, takiej mediacji Turcji ówcześnie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Wielka Brytania kieruje się wyłącznie własnymi interesami. Traktuje Polskę jako zderzak strategiczny. To jest element strategii mocarstw anglosaskich, równoważenia wpływów mocarstw kontynentalnych. Wielokrotnie Polska była zdradzona i wykorzystana przez Wielką Brytanię. Oczywiście to jest wina nie tylko Brytyjczyków, ale jest to wina przede wszystkim braku realizmu wśród elit politycznych państwa polskiego, chociażby II Rzeczpospolitej, które to władze sanacyjne uwierzyły w te gwarancje dawane właśnie przez stronę brytyjską. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, no, że Wielka Brytania po prostu kieruje się swoim twardym interesem równoważenia wpływów mocarstw lądowych i wykorzystuje takie państwa jak Ukraina czy Polska do osłabiania Rosji. Z punktu widzenia państwa polskiego jest absolutnie sprzeczne z naszą racją stanu, z polskim interesem narodowym, jakiekolwiek wchodzenie sił zbrojnych Rzeczypospolitej na teren Ukrainy. Musimy sobie zdawać sprawę, że ryzyko włączenia Polski w wojnę z Rosją wzrośnie wtedy wielokrotnie. Wzrosną różnego rodzaju groźby prowokacji, wciągnięcia Polski w konflikt hybrydowy, a następnie w konflikt kinetyczny, pełnoskalowy z Federacją Rosyjską. No, absolutnie na to nie można pozwolić. Co więcej, przyjęcie na barki podatnika polskiego jeszcze większych obciążeń związanych z utrzymywaniem państwa ukraińskiego, no jest absolutnie sprzeczne z bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej i to doskonale powinien wiedzieć pan premier Donald Tusk, podobnie jak zresztą prezydent Andrzej Duda. To jest niewyobrażalne, jak bardzo uległa jest polityka Rzeczypospolitej, jak bardzo uległy jest rząd w Warszawie i te, można powiedzieć, takie przebłyski, te przecieki, które dochodzą do nas, chociażby z mediów brytyjskich, no niestety wskazują na to, że rząd w Warszawie jest bardzo nadgorliwy i próbuje wychodzić przed szereg, ryzykując bezpieczeństwo wszystkich Polaków, a pamiętajmy, że to nie nasza wojna. Na początku bieżącego tygodnia czeskie media poinformowały, że tamtejsza służba kontrwywiadowcza, służba kontrwywiadu cywilnego, BIS, poinformowała czeski parlament o groźbie, o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Czeskiej związanej z potencjalnym przybyciem do tego państwa, migracją do tego państwa zdemobilizowanych ukraińskich mężczyzn, zdemobilizowanych z ukraińskich sił zbrojnych i z innych instytucji, z innych służb mundurowych. Wprost zresztą czeski BIS mówi o tym, że po zakończeniu wojny grozi taka imigracja, z którą związany będzie przemyt broni, przestępczość zorganizowana, przestępczość transgraniczna, także możliwe ataki terrorystyczne, a trzeba wiedzieć o tym, że od początku wojny
czy właściwie nowej odsłony tej wojny, no bo wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, ale od tej nowej odsłony od 2022 roku do Czech przybyło około 380 tysięcy obywateli Ukrainy. No i cóż, w ślad za nimi, a są to głównie kobiety i dzieci, zdaniem czeskiego kontrwywiadu mogą przybyć właśnie mężczyźni, którzy mogą być w bardzo różnym stanie psychicznym i zdrowotnym, jak podają zresztą czescy parlamentarzyści i właśnie też funkcjonariusze czeskiego kontrwywiadu. A to oznacza, że dotknięci PTSD, czyli syndromem stresu pourazowego, w tym przypadku bojowego syndromu stresu pourazowego, ukraińscy mężczyźni mogą być realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem, że jest to wielka groźba dla państwa polskiego z uwagi na polskie położenie geograficzne, z uwagi na nieodpowiedzialną politykę władz w Warszawie, która otworzyła wrota na oścież do państwa polskiego. No wystarczy tutaj przywołać informacje dotyczące ruchu granicznego, które podaje oficjalnie Straż Graniczna, i możemy sobie sięgnąć do oficjalnych danych zamieszczonych na stronie strażgraniczna.pl, gdzie możemy się dowiedzieć, że iż w 2023 roku doszło do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez, uwaga, ponad 19 milionów obywateli Ukrainy. Tutaj zacytuję, bo to będzie, bo to jest dosyć istotne, jeśli chodzi o ten kontekst. To jest cytat ze strony Straży Granicznej. Wśród podróżnych, którzy przekraczali granicę Polski w 2023, najwięcej było obywateli Ukrainy. Ponad 19 milionów stanowili 44,6% wszystkich podróżnych. No oczywiście wiadomo, że jedna osoba mogła wielokrotnie przekraczać te granice, ale to pokazuje natężenie ruchu, to pokazuje skalę, która jest absolutnie niekontrolowana. Nie ma takiej możliwości, aby kontrolować miliony Ukraińców przekraczających granicę z państwem polskim. Nie ma takiej możliwości, aby kontrwywiadowczo dokonywać takiej ochrony terytorium państwa polskiego przy tak wielkiej migracji. Jeżeli już mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten status tej tymczasowej ochrony, tak zwanej, został nadany blisko milionowi obywateli Ukrainy, a do tego przecież mamy całą migrację ukraińską, która się datuje jeszcze od 2014 roku, i tych Ukraińców, którzy byli jeszcze wcześniej, no mamy do czynienia tak naprawdę z potężną mniejszością ukraińską, z potężną diasporą ukraińską w Polsce, i no nie trudno sobie wyobrazić, jakie to będą problemy, jeżeli zaczną przybywać do Polski właśnie zdemobilizowani ukraińscy mężczyźni. Tutaj też zresztą czeski kontrwywiad wskazuje na to, że no ci imigranci mogą mieć ze sobą bardzo różne, bardzo niebezpieczne przedmioty ze sobą. No, warto zauważyć, jak wygląda stan wyszkolenia i wyposażenia polskiej policji, jak wygląda stan Wojska Polskiego, jak wygląda stan świadomości strategicznej establishmentu politycznego Rzeczypospolitej, aby no dojść do wniosku, że będzie bardzo trudno. Zresztą alarmuje już o tym Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Powoływałem się kilkukrotnie w podcaście geopolitycznym na biuletyn pismu numer 99 łamane przez 2024, gdzie było takie zdawkowe zdanie dotyczące tego. Widać, że nawet analitycy Rządowego Ośrodka Eksperckiego dostrzegają ten problem, aczkolwiek boją się go wyrażać w sposób bardziej zdecydowany, no bo wiemy, że cały czas jest bardzo silna w Polsce propaganda proukraińska, która wzywa do bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Natomiast to jest tak naprawdę piłowanie gałęzi, na której siedzimy. Często Państwo pytacie, czy w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, co Polska może zrobić, aby się bronić przed taką groźbą, no, przed tymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego. No ja odpowiem bardzo prosto, normalizując relacje z Rosją i Białorusią. Prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnych uroczystości związanych ze świętem niepodległości, z rocznicą 106. odzyskania przez Polskę niepodległości, w swoim przemówieniu powiedział między innymi, że Ukraina musi jego zdaniem wrócić do swoich granic sprzed 2014 roku. Co więcej, pan prezydent dodał, że Europa nie jest jego zdaniem w stanie samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwa bez Stanów
Zjednoczonych. To, szanowni państwo, moim zdaniem pokazuje kompletne oderwanie się od realiów geopolitycznych. To pokazuje kompletną fantasmagorię, kompletną beztroskę strategiczną elit państwa polskiego. No, pan prezydent jest taką personifikacją, uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej, chciałoby się powiedzieć nieco górnolotnie, nieco z patosem, natomiast no, wydaje się, że z tego naprawdę już niewiele zostało. Mówienie o tym, że dzisiaj Europa jest bezzębna, że jest bez jakiejkolwiek możliwości funkcjonowania samodzielnego, bez obcych baz wojskowych, amerykańskich baz wojskowych, no jest tak naprawdę w mojej ocenie sprzeczne i z polską racją stanu, i z interesami także innych państw, które są państwami suwerennymi. Mówienie o tym, że Polska bez obcych baz wojskowych nie jest w stanie funkcjonować, no jest sprzeczne i z polskim interesem narodowym, i z polską racją stanu. Mówienie o tym, że Ukraina powinna wrócić do granic sprzed 2014 roku, jest kompletnie oderwane od rzeczywistości, biorąc pod uwagę i porażkę kontrofensywy ukraińskiej z lata 2023 roku. I patrząc na załamywanie się frontu na Ukrainie, patrząc na to, jak mało ochoczo państwa europejskie wspierają Ukrainę, no i wreszcie patrząc na zmianę warty w Białym Domu, to jest pokazywanie tak naprawdę bezsilności. To jest taka polityka gestu i frazesu, która jest kompletnie oderwana i od zasady realizmu w stosunkach międzynarodowych, i od zasady suwerenności państwowej. Zdawanie się na zapewnianie bezpieczeństwa przez obce mocarstwo, oglądanie się czy to na właśnie stolicę taką, czy inną, czy wieszanie polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie, Brukseli, Moskwie, czy gdziekolwiek indziej, no jest absolutnie sprzeczne z zasadami realizmu suwerennego. No i warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać także, a może nawet przede wszystkim w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich, aby nie popełnić tak wielkiego błędu, jaki był popełniony, no właśnie, już sporo lat temu. Dziękuję Państwu za uwagę.